Powiększenie, Jan Ratajczak, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w naszym studiu gościmy Annę Kurp, Biuro Porad Obywatelskich, Stowarzyszenie Civis Sum. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry Państwu. Dziś rozpoczęliśmy, można powiedzieć, chyba uroczyście tydzień poradnictwa obywatelskiego na zielonogórskim deptaku. Stanął pasaż, na którym 16 działających ciągle organizacji doradzało w różnych sprawach, za potrzebą oczywiście mieszkańców Zielonej Góry i nie tylko. Jak ten tydzień cały będzie wyglądał w ogóle, bo sporo przygotowań i sporo też pracy na pewno musicie włożyć w organizację tych 7 dni. Tak, w tym roku trzecia edycja Tygodnia Poradnictwa Obywatelskiego. W każdym roku wygląda to trochę inaczej. My po takim każdym tygodniu siadamy, omawiamy, co było fajne, co się podobało mieszkańcom, co nie, i każdego roku staramy się bardziej docierać z naszą ofertą i pokazywać, co mamy dla naszych mieszkańców. W tym roku postanowiliśmy zaprosić do Tygodnia Poradnictwa Obywatelskiego organizacje i instytucje, które działają w takim szerokim pojęciu poradnictwa. I odzew bardzo szeroki, bardzo się cieszymy, bo wiele organizacji i instytucji skorzystało z tego zaproszenia, pokazali się razem z nami na pasażu. Tutaj w tym całym przedsięwzięciu chodzi o to, żeby mieszkańcy przede wszystkim Zielonej Góry zobaczyli, z jakich instytucji mogą korzystać, bo tak jakby my nie jesteśmy dla siebie, my jesteśmy dla mieszkańców i często jest tak, że nawet my czasami nie wiemy, gdzie w pewnym momencie nasza pomoc się kończy, chcielibyśmy skorzystać z tej pomocy innej organizacji, żeby przekazać klienta, a też nie do końca wiemy, gdzie można się udać. Stąd właśnie ten pasaż dla mieszkańców, a jutro trochę bardziej dla organizacji i instytucji, żebyśmy to my się poznali bliżej, żebyśmy my mogli nawzajem czerpać ze swojej wiedzy i przekazywać klientów. No właśnie, jak tą współpracę rozbudować? Chęci są, z jednej strony na pewno jest poparcie też tych akcji i swego rodzaju zaangażowanie. Co teraz będzie trzeba zrobić, żeby to jeszcze jakoś rozbudować, czy może zacieśnić tą współpracę? Jutro spotykamy się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tymi organizacjami, które dzisiaj są na pasażu. Jakie to organizacje przykładowo? Inspekcja Pracy, bo tak ZUS. Mówimy o nich ogólnie, jest ich aż 16. Nie wszyscy mieszkańcy muszą wiedzieć, czy mogą wiedzieć o tym, gdzie docierać ze swoimi problemami bezpośrednio. No to już mówię, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Inspekcja Pracy, ZUS, tak jak wspomniałam, PCPR, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, OWES, czyli Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, czyli te wszystkie organizacje, które działają dla Zielonogórzan, ale często nie tylko dla Zielonogórzan. Często ten zakres pomocy wchodzi na powiat, a czasami na subregion, tak jak w naszym przypadku. To jak będziecie współpracować teraz? Jutro się spotykamy. Każdy powie troszeczkę o swoim zakresie działania. Mamy taki plan stworzyć taką bazę kontaktów. Chodzi o to, żeby faktycznie to zadziałało w praktyce, żebyśmy my, jeżeli chcemy klienta odesłać do jakiejś innej instytucji, żeby to nie było na zasadzie, a proszę tam pójść sobie do na przykład, nie wiem, Inspekcji Pracy, tylko że już konkretnie odsyłamy. My dzwonimy i ten klient się nie odbija od drzwi do drzwi, tylko on już wtedy wie dokładnie, do którego pokoju ma pójść. Tak, bo często, myślę, że każdy z nas miał już takie sytuacje w życiu osobistym, gdzie było odsyłanie od drzwi do drzwi. To nie jest sympatyczne. Czasami no, taki jest system, tak to działa. My chcemy troszeczkę podejść tak jak do człowieka, tak? Chcemy przybliżyć te wszystkie urzędy i instytucje pomocowe, żeby łatwiej było korzystać z tej pomocy. No właśnie, ułatwiacie pobranie tej pomocy. I to chyba nie jest tylko tak, że działacie od projektu do projektu, bo też dzisiaj takie pytanie padło na konferencji prasowej, którą organizowaliście. Faktycznie to jest tak, że my nie możemy powiedzieć, że my mamy ciągłość jakąkolwiek finansową, tak? Bo faktycznie, praktycznie to się odbywa tak, że my ciągle piszemy te projekty, jedne przechodzą, drugie nie przechodzą. Akurat teraz mamy taki bardzo dobry czas, że jesteśmy doceniani przede wszystkim w Warszawie i tam dostajemy duże granty na naszą działalność, ale tak naprawdę
naszym głównym projektem jest prowadzenie biura porad obywatelskich i to wszystko, co my robimy, czy piszemy na małe jakieś granty, czy na duże, to tak naprawdę mieszkańców nic nie powinno obchodzić, tak? My jesteśmy dla mieszkańców jako biuro porad obywatelskich, jako stowarzyszenie Civis Sum. Jeżeli widzimy potrzebę, że a widzimy, że nie tylko mieszkańcy Zielonej Góry do nas się zwracają, ale również i z powiatu, i z subregionu, bo i klienci nas przyjeżdżają z Żar, Żagania, z Krosna Odrzańskiego. To no właśnie, tak, stąd też rozszerzenie tej waszej oferty poza terenem Zielonej Góry. Tak, dokładnie. Otwieramy te mobilne punkty w Żarach, w Żaganiu, w Krośnie Odrzańskim, we Wschowie. Już działamy w Nowej Soli. Właśnie dlatego, że ci klienci przyjeżdżają do nas z tych miejscowości i informują nas, że szkoda, że nas nie ma w ich miejscowości, więc staramy się tam być. Jesteście, pomagacie, jeżeli chodzi teraz właśnie o te punkty poza Zieloną Górą. Czym one się charakteryzują, jaka jest ich działalność, bo to chyba nie tylko typowe porady prawne. Obywatelskie. Tak, udzielamy przede wszystkim porad prawnych i obywatelskich tutaj u nas w siedzibie w Zielonej Górze. Zaczynamy w tych mobilnych biurach porad obywatelskich, ale też widzimy, że porada prawna to nie wszystko. Często jest tak, że przy skomplikowanych sytuacjach rodzinnych to wsparcie psychologa jest potrzebne. Widzimy to my, widzą to nasi doradcy, dlatego też mamy teraz taką możliwość, że przy poradzie prawnej. Nawet nie tylko, jeżeli ktoś chce skorzystać z psychologa, z pomocy psychologa porozmawiania z taką osobą, to jak najbardziej do nas może się zwrócić i my taką pomoc udzielimy. Kolejnym takim wsparciem jest asystentura. Często jest tak, że przy skomplikowanych sprawach, nawet wtedy, kiedy doradca sporządzi indywidualny plan działania z klientem, taki klient często widać po twarzy, że niekoniecznie sam jest w stanie zrealizować ten plan, tak? Rozwiązać ten swój problem. I właśnie po to jest ten asystent obywatelski, żeby towarzyszyć, tak, wesprzeć takiego klienta już podczas załatwiania tego jego sprawy w sądzie czy też w urzędzie, bo nie chodzi o to, żeby poradę udzielić, tylko chodzi o to, żeby rozwiązać problem. Ile takich problemów i porad udaje się udzielić w ciągu roku, czy też może już w ciągu 11 lat, bo działać od 2004 roku? Pokonaliście wiele trudności losu przy okazji spotkań w waszym stowarzyszeniu w miejscu Civis Sum. Przypomina się za każdym razem ta historia, kiedy gdzieś tam zalała was woda, były problemy organizacyjne i też z miejscem teraz działacie już tak stabilnie, można powiedzieć. I ilu tych porad w ciągu roku udzielać? Każdego roku ta liczba porad rośnie. Zaczynaliśmy od 300-600 porad rocznie. W tamtym roku ponad 2000 porad. Przepraszam, ponad 3000 porad, bo to było 3200 porad. Natomiast 2000 już teraz w tym roku. A w tym roku prawie 2000, gdzie tak naprawdę mamy 5 miesięcy pełnych, tak? Także widać ogromne zainteresowanie. Im więcej osób wie o możliwości skorzystania z tej bezpłatnej porady, korzysta. I my to widzimy i w związku z tym stąd nasze działania, ten rozwój, otwieranie kolejnych mobilnych biur porad obywatelskich. A oczywiście i wzloty, i upadki mamy. Zalanie w ubiegłym roku no dosyć mocno pokrzyżowało nam szyki, bo dużo energii musieliśmy włożyć, no nie w rozwój stowarzyszenia, ale niestety budowanie od podstaw, bo zalało tak naprawdę dwa z trzech naszych pomieszczeń. Bardzo długo borykaliśmy się ze skutkami tej powodzi, tak? Bo został nam jeden lokal, także sekretariat się przeniósł do kuchni. Tak naprawdę mógł udzielać porad tylko jeden doradca w jednym czasie, ale poradziliśmy sobie. Od sierpnia do grudnia no, działaliśmy w tym jednym lokalu, zrobiliśmy remont w grudniu, następny robiliśmy już na początku tego roku i teraz działamy pełną parą, mamy trzy lokale do dyspozycji. W jednym czasie może udzielać porad trzech doradców, także mamy ręce do roboty, mamy chęci, działamy. I jeśli chodzi o działania w tym tygodniu, kilka najważniejszych punktów, czy można je przypomnieć? Tak. Dzisiaj pasaż do 15, organizacje, instytucje poradnicze. Jutro spotykamy się z tymi organizacjami w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który jest naszym wieloletnim partnerem i bardzo tutaj nas wspiera zawsze. W środę takie oficjalne otwarcie punktów mobilnych biur porad obywatelskich w Żarach i w Żaganiu. W czwartek oficjalne otwarcie w Krośnie Odrzańskim. Tam w czwartek już bezpośrednio po tym otwarciu będzie dyżurował prawnik i tam już będzie można korzystać z porad. Na te wszystkie porady obowiązują zapisy. Zapisy u nas w biurze
numer telefonu 684548247. Proszę się zapisywać, wtedy też nie będzie kolejek, nerwów na korytarzu, wtedy to wszystko będzie przebiegało spokojnie, każdy będzie miał odpowiednią ilość czasu na to, żeby w spokoju powiedzieć o swoim problemie, a doradca będzie mógł bez pośpiechu udzielić tej porady. Anna Kurb, Stowarzyszenie Civisum. Najmocniej, Biuro Porad Obywatelskich, była dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy do udziału, no może nie do udziału, ale do korzystania z porad w tym tygodniu, które naprawdę pomagają, które mogą pomóc w naszych problemach. Stowarzyszenie Civisum, ale nie tylko, w Zielonej Górze 16 organizacji rozpoczyna współpracę i działa w tym tygodniu poradnictwa obywatelskiego. To było powiększenie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.